Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w Zakrzówku. Myślę, że pamiętacie ten zbiornik chociażby z filmów, gdzie łowiłam na lodzie. Dzisiaj spławik. Zobaczymy, jak te rybki się zachowują. Spróbuję połowić natyczkę, która w tym roku jest nowością w naszej ofercie. Bardzo fajna, budżetowa tyczka, 10,5 metra. Sprzedają się super, łowicie na niej, jesteście zadowoleni, także zobaczymy, jak dzisiaj poradzi sobie tutaj na tym łowisku. I tak się zastanawiam właśnie nad mieszanką na tą wodę. Tutaj mamy dno takie typowo torfowe, bardzo muliste, więc myślę, że na początek faktycznie skorzystam z torfu, który będzie puszysty i nie zapadnie się w tym całym mule. Do tego dodam sobie oczywiście glinę i zanęta. No właśnie, spodziewam się, że tutaj będą dominowały bardzo wzdręgi, więc zobaczymy, czy uda się przebić do innych rybek, które chyba faktycznie teraz dopiero są w tarle. Myślę, że wszystko będzie widać za chwilę. Ostatnio uwielbiam łowić na tą zanętę w postaci też zielonej, green. Akurat dzisiaj będziemy łowić na tej klasycznej. Sprawdza mi się w zasadzie wszędzie i nie tylko w przypadku spławika, ale również na federa. Są to elementy małż, szczerzuj i różnych żyjątek, że tak powiem, podwodnych, zmiksowane i zmieszane. Także super patent i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o karpie, to naprawdę mocno przyciągająca zanęta, więc może akurat się zainteresują i gdzieś tam między tymi wzdręgami postanowią się poczęstować. Teraz będziemy zwilżali. Dzisiaj jest naprawdę ciepło, więc to wszystko moment nam wyparuję. No, możecie to robić spryskiwaczem, ale też po prostu wodą w miseczce. Zawsze jest równomierniej przy spryskiwaczu, natomiast jest to dużo więcej zabawy i bardziej się to sprawdza przy już takim późniejszym dowilżaniu zanęty. Pamiętajcie, że jesteśmy nad wodą, zresztą nie tylko nad wodą, żeby zawsze zabierać po sobie śmieci, bo jest to mega ważne i dbajmy wszyscy o czystość. Widzicie, jakie to jest puszyste. Nie będzie tego efektu, że to się wszystko zapadnie w tym mule. Plus te jasne drobinki będą ładnie smużyć. I za chwilę będzie to, co lubię najbardziej, czyli kule. Podobno najtrudniej jest stworzyć kule takie, żeby były w jednym rozmiarze i oczywiście każda wychodzi inna. Ja tu nie będę dawać żadnego kleju ani łącznika, bo jesteśmy na wodzie stojącej. Myślę, że to jest najwyższa pora, żeby ściągnąć te nieszczęsne rękawiczki, bo nie czuję, jaka jest konsystencja tego, co tworzę. Jak łowię na rzece, to zawsze jeszcze je z wierzchu domaczam. Czy tak bardziej delikatnie sklejam, ale tutaj ta zanęta jest na tyle fajnej konsystencji i tak ładnie połączyła mi te wszystkie składniki, że to nie ma sensu. Na początek myślę, że 6 kuleczek wystarczy, zobaczymy, co się będzie działo. A resztę naszej mikstury musimy tutaj położyć w cieniu, bo dzisiaj naprawdę jest gorąco. Przykryjemy. Mój nauczyciel zawsze mówi, że jak trafię sobie kwadratny metr, nawet to będzie dobrze. Może się uda, ale nie, no to na rzece, no tutaj pasowałoby trafić. Bardziej.
Jak widzicie, żeby łowić tyczką, wcale nie musicie się jakoś strasznie wykosztowywać. Możecie jak najbardziej łowić po kosztach. Tyczka w granicach 1000 zł jest bardzo fajną opcją dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę ze spławikiem, z tyczką i chce spróbować po prostu, czy to jest jego bajka. Oczywiście możecie też skorzystać z pełnej wersji i zakupić taką tyczkę w paku. Myślę, że jest to na pewno też bardziej korzystne niż kompletowanie poszczególnych elementów samemu. Brakowało takiej tyczki, którą tak naprawdę możemy wsadzić do samochodu. Nie musimy za bardzo się denerwować, że coś jej się stanie. Bo dla mnie to jest tak naprawdę zawsze duży stres. Kiedy rozkładam sprzęt, wiem, że jest drogi, bardzo dużo warty. Kiedy mam go zostawić w samochodzie, czy w jakimś niezabezpieczonym miejscu. Na początek te 10,5 metra jest naprawdę wystarczające i w większości łowisk, no nie jakoś bardzo zarośniętych przy brzegu, naprawdę spełnia swoją rolę. Tak naprawdę, jak widzicie, nie mam zamontowanej ani półki bocznej z parawanem, ani jakiegoś super dodatkowego sprzętu, który by był bardzo konieczny przy łowieniu tyczką, czy przy łowieniu na spławiczek. Wystarczy nam jakaś miska, kuweta, pojemniczki, gdzie możemy sobie trzymać najpotrzebniejsze rzeczy, robaczki, miskę z wodą, bo czasami się okazuje, że jednak trzeba te ręce przemyć. I spokojnie jesteśmy w stanie łowić i myślę, że niczego mi tutaj dzisiaj nie brakowało. No jedyne co, no to parasol jest chyba taką rzeczą, bez której w taką pogodę jak dzisiaj ciężko jest funkcjonować. Tak naprawdę, jak widzicie, wędkarstwo wyczynowe, spławikowe wcale nie musi być jakieś ultra drogie. Wystarczy nam fajna, budżetowa tyczka, którą dzisiaj mieliście okazję zobaczyć. Zobaczyć, jak pracuje, jak świetnie sobie daje radę z rybkami. Resztę sprzętu, akcesorii możemy sobie kompletować, jeżeli wkręcicie się właśnie w spławik, w tyczkę, w wędkarstwo wyczynowe. Powoli, po kolei. Także wystarczy nam totalne minimum, żeby można było sobie fajnie połowić i przyjemnie spędzić czas nad wodą. Próbowałam łowić tak naprawdę chyba na wszystko, łącznie z krówkami, które jadłam. W płocie i wzdręgi mimo wszystko dominowały. Widać, że jest ich bardzo dużo w tym łowisku. Stały w każdym możliwym miejscu i na każdej możliwej głębokości. Atakowały przynętę praktycznie w momencie rzutu czy wstawienia zestawu do wody. Więc było to bardzo, bardzo trudnym wyczynem. Widać, że no, większe rybki, karpie, liny czy karasie nie były dość aktywne. Nie wiem, czy wynika to z tego, że faktycznie nie były w stanie się przebić, czy po prostu jeszcze nie jest ich pora. Natomiast fajnie, że jako bonus udało się trafić praktycznie spod nóg fajnego, pięknego, złotego karasia. To zawsze cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o płocie, o wzdręgi, myślę, że wagowo będzie też
całkiem, całkiem fajny wynik. To za chwilę się okaże, jak wyciągniemy siatkę z wody. Stosując mieszankę taką bardzo, wydaje mi się, że mało atrakcyjną dla płci, dla wzdręk. Natomiast jak same te drobnice tak naprawdę były zainteresowane wszystkim, co by się do wody nie wrzuciło. Ciężko było, tak jak mówiłam wcześniej, przebić się przez tą warstwę drobnych rybek, które no, dosłownie w każdym miejscu stały i atakowały z każdej strony. Cieszę się, że chociaż tym bonusem okazał się karaś i tutaj chyba strzałem w dziesiątkę było użycie kukurydzy, która była mniej atrakcyjna dla mniejszych rybek. Założenie dwóch, trzech ziaren już troszeczkę pomagało mi i samo w sobie eliminowało tą warstwę drobnicy i spokojnie można było chociaż po wielkości pobawić się z tymi płociami czy wzdręgami. A taka ładna płoć czy wzdręga na pewno cieszy bardziej niż każda mała rybka wyciągnięta z wody. Dzisiaj łowiliśmy tak na około 2 metrach, praktycznie blisko brzegu. I może faktycznie jest tak, że drobnica tutaj się kręci, a pozostałe rybki, część jest gdzieś tam w trzcinach przy brzegu w tarle. Tutaj akurat nie mamy za wiele tych trzcin w tej części zbiornika, a część po prostu jeszcze została na troszkę głębszej wodzie. Szczerze mówiąc, myślałam, że dzisiaj będę łowiła głównie na białego robaka. Natomiast tak naprawdę miałam go chyba najmniej na haczyku, ponieważ był najbardziej atrakcyjny właśnie dla tych małych rybek. I to bez względu na to, czy założyłam jednego robaka, czy cztery, tak samo był atakowany z każdej strony. Kombinacje czerwonych robaków z białymi, czy z kukurydzą też nie do końca odganiały tą drobnicę. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałam, najlepszym i najbardziej efektownym odganiaczem małych rybek była po prostu sama czysta kukurydza, czy też kukurydza o aromacie waniliowym. W moim życiu, jak pewnie większość z Was wie, zaszło trochę zmian. I wiele dostałam wiadomości i obaw tak naprawdę, że nie będę już łowiła ryb, że gdzieś tam zniknę z tego świata i branży wędkarskiej. Natomiast, no tak jak widzicie, staram się cały czas być aktywnie nad wodą, spędzać tyle czasu na rybach, ile tylko mi, że tak powiem, zdrowie i siły pozwolą. Razem ze swoją córeczką też oczywiście jeździmy i wędkujemy, chociaż jest jeszcze za mała, żeby sama mogła trzymać wędkę, ale myślę, że niedługo wszystko przed nami. Super! No szkoda, że tylko jeden bonus, ale za to piękny. Taki dorodny. No i fajne, duże okazy, także myślę, że super. Cały dzień mi zleciał, nawet nie wiem kiedy. Pora wracać do domu. Słoneczko mnie spaliło. Łówcie jak najwięcej. Zachęcam Was, żeby łowić na tyczkę. Dla mnie jest to wspaniała przygoda. Od tyczki tak naprawdę, od spławika zaczęło się moje całe wędkarstwo i moja przygoda z wędkarstwem. Także serdecznie Was zapraszam, żebyście spróbowali właśnie tego typu łowienia.